Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, no i coraz bliżej, już naprawdę bliziutko do startu mundialu, więc robimy sobie kolejny taki szybki przegląd ciekawych, naprawdę ciekawych kuponów na te mistrzostwa. Powiem wam, że wygrane tutaj mogą robić wrażenie, ale sobie na spokojnie do tego przejdziemy. Oczywiście na sam początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie dla ciebie, tu wszystko rozwijasz, dziękuję serdecznie, jesteśmy wszyscy w ekipie mega wdzięczni za każdą łapę w górę. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kuponów, standardowy wstęp, jest promocja na zwrot kasy za przegrany kupon. Zaproszenie do naszej grupy, jest konkurs na 300 zł. Trzy osoby po stówce zgarną tutaj z tego filmu, także warto wysłuchać i potem na spokojnie też przejdziemy oczywiście do meritum, czyli do kuponów. Teraz tak, słuchajcie, promocja na zwrot kasy za przegrany kupon w BetClicku. Jest to cały czas aktualne, jeżeli ktoś nie korzystał, cały czas można to zrobić. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest oczywiście legalny w Polsce Bookmachera. Konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego Obstawiamy, tak jak na tym banerku. To możecie stworzyć obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. I to serio, obojętnie jakie kursy, typy, dyscypliny, kompletnie nieistotne. Jeżeli ten wasz kupon nie wejdzie, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie, czyli taki bezpieczny kupon dla każdego na dzień dobry, po prostu zwrot kasy za przegraną. Jeżeli wejdzie, to wszystko jest wasze i od razu tą kasę możecie wypłacić, nie? Także osoby, to generalnie nie musi być taki kupon, nie musi być za 228 zł, bo tak jak mówiłem, wy możecie zagrać cokolwiek chcecie i też jakąkolwiek stawkę chcecie, 10, 15, 20, 80, nie ma znaczenia. Wszystko jeszcze jest opisane pod tym linkiem, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i tam osoby zainteresowane odsyłam, założenie tego konta to jest minutka i można coś tam tworzyć. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam na Instagrama, często dodatkowe kupony, których nie ma na YouTubie, linki w opisie pod tym filmem. Oczywiście przypominam o naszym małym sklepie typera, obstawiamy.shop, typerskie kubeczki na mundial jak znalazł, link bezpośredni znajdzie się też w opisie, w komentarzu, tutaj też graficznie teraz pewnie w tym momencie widzicie, jak ten asortyment sklepu wygląda, to osoby zainteresowane również zapraszam. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do konkursu. Tak jak mówiłem, trzy osoby zgarną po stówce. Co trzeba zrobić, żeby o to powalczyć? To jest taki troszkę długoterminowy konkurs, ale posłuchajcie, subskrybować kanał Obstawiamy koniecznie, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie, już z automatu mówię dokładny wynik, słuchajcie, w komentarzu typujecie finałową parę tych mistrzostw świata, czyli wpisujecie dwie drużyny, które waszym zdaniem będą w finale. Jak zawsze liczy się kolejność dodania komentarzy, trzy pierwsze osoby, które dobrze wytypują, po mundialu dostaną stówkę freebeta. Trzy pierwsze osoby z dobrą parą finałową, czyli ten freebet będzie gdzieś tam pod koniec grudnia dodany akurat na Premier League czy jakiś Boxing Day. Serdecznie zapraszam, komentarze do waszej dyspozycji, a teraz przejdziemy sobie do meritum tego odcinka, kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli do kuponów. Tak jak mówiłem, są to kupony takie długoterminowe jeszcze, ale serio jest na czym tutaj zawiesić oko. Na początek kupon Wojtka i od razu wam powiem, ważna informacja, tego oczywiście nie da się już zagrać, to było grane, tak jak widzicie, 4 stycznia 2022 roku, czyli takie 600 zł zamrożone u Wojtka to jest, było i może być generalnie fajny profit. Tutaj w tym zakładzie były dwa czynniki, które jakby składały się na ten typ, bo to jest oczywiście jeden typ zagrany 3 razy, żeby ominąć dodatkowy podatek. No i tak, Polska awansuje do Mistrzostw Świata w Katarze i wyjdzie z grupy, czyli jakby ten jeden najważniejszy czynnik jest zrobiony, bo Polska na tych mistrzostwach oczywiście jest i teraz pozostaje to jako ciekawostkę, ten kupon wrzucam, że coś takiego było zagrane przez naszego widza i trzymamy cały czas jakby od początku roku kciuki za ten kupon, bo to jest naprawdę fajny pomysł. Kurs 11 w singlu razy 3 za 200 zł zagrane. Pozostaje wyjście z grupy. Pozostaje trzymać kciuki, żeby ta prawie że roczna inwestycja za 600 zł no zwróciła się tutaj kilkukrotnie. To może być fajny prezent dla Wojtka przed świętami, więc trzymam za to kciuki, bo tak jak mówię, cały rok ten kupon nam towarzyszy przy meczach reprezentacyjnych i kciuki będą trzymane, więc to tak jako czysto ciekawostkowo, że tutaj zamyka wyjście z grupy Wojtkowi. Teraz też jako ciekawostkę, wyjście z grupy Polski po kursie 1,80, 1,90, takie okolice, nie? A tutaj w połączeniu z awansem było 11, więc wow. Dobra, i teraz przechodzimy już do tych kuponów stricte, gdzie jeszcze nic się nie odbyło. Kupon od Dawida, słuchajcie. Trzy typy, taki trochę miks. Zacznijmy od tego najlepszego strzelca Francji, to ma być Karim Benzema po kursie 2,75 i bardzo dużo osób pisze, że faktycznie albo Karim, albo oczywiście Kylian Mbappé. Tylko że dla mnie Karim ma oczywiście lepszą pozycję do strzelania goli, nie? W zespole. No bo wiadomo, że tych okazji stricte w polu karnym może być dla niego nieco więcej. Też wszystko zależy od tego, czy będzie dostawał dobre podania, czy Francja w ogóle dobrze zagra, to zacznijmy od tego. Ale tutaj jako pomysł Dawida, no bo wiadomo, że coś tu trzeba wybrać, huknął po 2,75 Karima jako najlepszego strzelca zespołu francuskiego. Do tego USA w następnej rundzie, czyli USA
A w grupie musiałoby sobie poradzić prawdopodobnie z Iranem i Walią, no bo myślę, że to pierwsze miejsce przypisujemy tak jeszcze przed turniejem, no ale to wiadomo, że to coś to po prostu teoretyzujemy, że Anglia po prostu tą grupę wygra i tutaj zdaniem właśnie Dawida USA po kursie 2-0 wychodzi z grupy. To oczywiście USA może być z pierwszego miejsca, oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. No to i faktycznie Iran powinien być do kulnięcia. Nie wiem jak z tą Walią. Ciężko mi wyrokować, która ekipa tutaj sobie teoretycznie nawet powinna lepiej poradzić. Zdaniem Dawida to będzie USA, które ma wyjść z grupy. No i oczywiście Polska w ćwierćfinale. To mi się bardzo ładnie tutaj prezentuje. Bardzo mi się ten typ podoba patriotycznie. No i wiecie, to są trzy generalnie bardzo duże kursy. No bo 2-0, 2,75, 6-0 kręgosłup tego kuponu. 33 kurs ogólny z trzech typów. 200 zł jest wsadzone w to. 5000 profitu może być, więc tutaj bardzo mocno trzymamy kciuki. I te wszystkie kupony, które się pojawiają na tych filmach teraz, no to one będą mocno u nas śledzone. Będziemy sobie je na live'a gdzieś tam omawiać, także no tutaj historia tego kuponu na tym filmie się na pewno nie skończy. Dalej mamy kupon od Filipa, to jest również trebelek, czyli trzy typy. Kurs nieco niższy, bo jest 21, więcej wsadzone, bo jest 600 zł wsadzone. No i tutaj już mieli Państwo 10416 zł może wrócić. Od najwyższego kursu zaczniemy, też jest najlepszy strzelec zespołu Romelu Lukaku. Chodzi oczywiście o Belgię, no i to jest podobna sytuacja, no jakby do zdobywania bramek Romelu ma najlepszą tutaj pozycję na boisku, to nie jest żadna tajemnica. Kwestia tylko dyspozycji, zdrowia, braku kontuzji, braku jakichś tam mikrourazów, na pewno ma mu kto podawać, chociażby Kevin De Bruyne, świetny asystent, więc tutaj w coś takiego ładuje się Filip. 3,60 to już jest naprawdę fajny kurs na strzelca. W kolejności od najwyższych kursów, ciekawy typ, że Argentyna wygra wszystkie mecze w grupie, no oczywiście Arabia Saudyjska, myślę, że do kulnięcia. Oczywiście Meksyk, teoretycznie również do kulnięcia. Kursy na zwycięstwo Argentyny w tym meczu są bardzo niskie, ale moim zdaniem Argentyna będzie miała problemy z naszą reprezentacją. To nie będzie łatwe zadanie. Zobaczymy oczywiście. Chciałbym, żeby tak było i mam taką nadzieję. Tutaj Filip ładuje, że komplet punktów. Argentyna jest stawiana na pewno w gronie kilku faworytów w ogóle do Mistrzostwa Świata, więc tutaj jeżeli będą grali tak jak w ostatnich meczach reprezentacyjnych, no to okej, jestem w stanie się z tym zgodzić, a na pewno kurs jest ciekawy, no bo 2,90 na taki becik, okej. I Neymar jako najlepszy strzelec Brazylii. Tutaj szczerze wam powiem, że no okej, no jakby pasuje to, wiadomo, że to jest największa gwiazda tego zespołu, no tylko są też napastnicy, którzy będą chcieli te gole strzelać. Wydaje mi się, że karne, ewentualne karne Neymar ma w Brazylii, głowy nie dam, ale tak mi się wydaje, Brazylia ma w grupie Serbię, Szwajcarię, Kamerun. To nie jest wcale jakaś tam najłatwiejsza grupa, gdzie są same ogórki do bicia. No ciekawy jestem. Taka propozycja od Filipa, więc sobie to obgadujemy i zostawiamy. Ponad 10 tysięcy złotych tutaj na kuponie, 10400. Dalej słuchajcie, mamy kupon od Kamila. Tutaj to już jest duża kasa pakowana w to, duża inwestycja. 800 zł na stawce, 14,90 kurs ogólny, dwa niższe kursy, dwa wyższe. Zaczniemy sobie od tych niższych. Podwójna prognoza Francja-Dania. Zapytacie, o co tutaj chodzi? Chodzi po prostu o to, że Francja i Dania mają wyjść z grupy, obojętnie w jakiej kolejności, biorąc pod uwagę, że mają Australię i Tunezję, okej, powinni sobie poradzić, na pewno są faworytami do wyjścia z grupy. Belgia jako zwycięzca swojej grupy, Kanada, Maroko, Chorwacja, wydaje mi się, że jedynie Chorwacja może tutaj gdzieś tam postraszyć, ale jeżeli Belgia zagra na miarę swoich możliwości, na miarę umiejętności swoich zawodników, to jakby też jestem w stanie się tutaj w zupełności zgodzić, że Belgia powinna tą grupę wygrać. I teraz tak, dokładna prognoza, pierwszy od góry typ, Argentyna, Polska, dokładna prognoza oznacza nic innego jak to, że te ekipy w takiej kolejności mają awansować z grupy. Argentyna ma być pierwsza, Polska ma być druga. Dla Argentyny możemy gdzieś tam zarezerwować to pierwsze miejsce, no i oczywiście między Polską, Meksykiem i Arabią rozstrzygnie się bój o miejsce drugie. Nie jest to najgłupszy typ. Nie jest to najgłupszy typ, jeżeli ktoś wierzy w naszą reprezentację, to tym bardziej myślę, że coś takiego jest w stanie sobie huknąć. I dokładna prognoza w grupie E, Niemcy, Hiszpania. No i tutaj oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest jeszcze Japonia i Kostaryka, no to faktycznie Niemcy i Hiszpania gdzieś tam wyłaniają się nam tutaj jako te ekipy, które mają awansować. Bardzo podobne kursy, czy Hiszpania pierwsza, czy Niemcy pierwsze, bo tutaj dokładna prognoza świadczy o tym, że faktycznie te ekipy w takiej kolejności mają wyjść, nie? Niemcy pierwsza miejsce w grupie, Hiszpania drugie. 2,50, 9472 zł od Kamila, piękna sprawa. I ostatni kupon na tym dzisiejszym filmie, kupon, który mi się cholernie nie podoba i absolutnie się z nim nie zgadzam, ale pojawiają się takie kupony, a to, że mi się jakiś kupon nie podoba, to nie znaczy, że tutaj na YouTube'a go nie wrzucimy, nie? Więc generalnie, słuchajcie, tak. To jest kupon od Artura. Rozbita stawka, trzy kupony teraz pewnie widzicie, 600, 610, 620 zł na stawkach, poniżej dodatkowego podatku, żeby było wszystko. Na wszystkie mecze reprezentacji Polski w grupie. W chuj mi się to nie podoba, nie chce mi się nawet tego czytać, ale przeczytam. Meksyk lub remis, 22 listopada, 1,45, czyli że nie wygramy z Meksykiem.
Okej, ale dobra, nie, ja to wezmę inaczej, patrz. Okej, jeden do jednego. Niech będzie, jest okej. Drugi typ. Mamy na gola Arabii Saudyjskiej, 4-1 dla Polski. Okej, 1,71, niech sobie to wejdzie. My tutaj 4-1 robimy tą Arabię, lewy z hat-trickiem. Dziękuję bardzo, może być. I porażka z Argentyną. No tutaj będzie ciężko wygrać, czyli 3 punkty dla Argentyny w tym meczu zdaniem Artura, ale my mamy 4 punkty w grupie, nawet przy układzie takim jak tutaj pisze, wybiera Artur. No i powiedzmy, że Meksyk przegrywa z Argentyną, remisuje z Arabią, czy są takie wyniki po prostu, że 4 punkty nam generalnie wystarczą do wyjścia z grupy. Zgadzam się z tym i okej, no generalnie jest to kupon nie na Polskę. Gdzieś tutaj, że będziemy mieli naprawdę ciężko w tych meczach, no bo wiadomo, nie wygrywamy z Meksykiem, zdaniem Artura, Meksyk lub remis. Arabia strzela nam gola po kursie 1,71 i przegrywamy z Argentyną, czyli nie ma tutaj takiego pozytywnego, patriotycznego aspektu na tym kuponie. Nie ma, po prostu tak sobie Artur tutaj zagrał. Wiem, że sporo osób tak gra, wiem, że sporo osób ładuje zwycięstwo Meksyku. Ja się na razie nie wypowiadam na ten temat. W każdym razie taka propozycja jest od Artura i tym oto sposobem mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, no 5 kuponów z tym pierwszym kuponem od Wojtka na tym filmie, więc kolejna porcja tutaj do przemyślenia dla was, co waszym zdaniem tutaj może być dobre, co może się udać, a co w ogóle na pewno się nie uda. I jeszcze będzie taki film z naszymi kuponami, słuchajcie, z naszymi, czyli z drugim Łysym, z Patrykiem i moje kupony wspólnie sobie pograliśmy. I też będzie film tutaj wrzucony, żeby on wisiał, żeby się nigdzie nie zgubił, czyli będzie jeszcze jeden konkurs pewnie na kilka stówek na takim filmie dla was. I w niedzielę już stricte pewnie film z typami i na pierwszy mecz, i na te pierwsze. No będzie ciekawie. Nie mogę się doczekać. Dzięki, że oglądaliście do samego końca, dzięki za wszystkie łapy w górę, dzięki za subskrypcję. W ogóle mamy 90 tysięcy subskrypcji, zapomniałem podziękować. Dziękuję, bo to jest piękny wynik, ciśniemy dalej, nie zatrzymujemy się. Mam nadzieję, że tutaj dalej będzie się to rozwijało w takim tempie, w jakim się rozwija. Więc dziękuję serdecznie każdemu, kto przyłożył cegiełkę, czyli zostawił komentarz, łapę w górę, subskrypcję do rozwoju tego kanału. Serdeczne dzięki. Typerska piąteczka, nara.